Księga Nechemiasza rozdział 10 W związku z tym wszystkim zobowiązujemy się na piśmie, a pod pieczęcią podpisują się nasi książęta, lewici i kapłani. Oto podpisy na opieczętowanym dokumencie. Namiestnik Nechemiasz, syn Hakaliasza, następnie Sedecjasz, Serajasz, Azariasz, Jeremiasz, Paschur, Amariasz, Malkiasz, Chattusz, Szebaniasz, Malluk, Harim, Meremot, Obadiasz, Daniel, Ginneton, Baruch, Meszullam, Abiasz, Mijamin, Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. Ci wszyscy są kapłanami. Lewici, Jozue, syn Azaniasza, Binnuj i synów Henadada Kadmiel, ich bracia, Szebaniasz, Chodiasz, Kelita, Pelajasz, Hanan, Mika, Rechob, Haszabiasz, Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz, Chodiasz, Bani i Beninu. Wodzowie ludu: Parosz, Pachat, Moab, Elam, Zattu, Bani, Bunni, Azgad, Bebaj, Adoniasz, Bigwaj, Adin, Ater, Ezechiasz, Azzur, Chodiasz, Haszum. Besaj, Harif, Anatot, Nebaj, Makpiasz, Meshullam, Hezir, Meshezabel, Sadok, Jadduła, Pelatias, Hanan, Anajasz, Ozeasz, Hananiasz, Haszub, Hallohesz, Pilcha, Szobek, Rechum, Hasabna, Maasejasz, Achjasz, Hanan, Anan, Malluk, Harim, Baana. A wszyscy pozostali... Kapłani, lewici, odźwierni, śpiewacy, słudzy świątyni oraz wszyscy, którzy opuścili obce narody dla Prawa Bożego, ich żony, synowie i córki, wszyscy używający w pełni rozumu, przyłączają się całkowicie do swoich braci i we wszystkim zobowiązują się pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według Prawa Bożego, które zostało dane przez Mojżesza Sługę Bożego. Że będą zachowywać i wypełniać wszystkie przykazania, przepisy i ustawy Pana, naszego Pana. Mianowicie nie damy naszych córek obcym mieszkańcom tej ziemi, ani ich córek nie weźmiemy za żony dla naszych synów. Nie będziemy nabywać w szabat bądź w dniu świątecznym towarów i wszelkiego zboża, które obcy mieszkańcy tej ziemi przywozić będą na sprzedaż w dzień szabatu. W każdym siódmym roku zrzekniemy się procentów i żądania zwrotu od dłużników. Podejmujemy też zobowiązanie, że rocznie będziemy dawać jedną trzecią cykla na służbę w Domu Bożym, na chleby poświęcone i na nieustanne ofiary pokarmowe, na nieustanne całopalenia, na ofiary w szabaty, dni nowiu i święta, na święte dary, na ofiary przebłagalne, składane dla dokonania zadośćuczynienia za Izraela. Oraz za wszystkie prace wykonywane w świątyni naszego Boga. Rozstrzygnęliśmy przez losowanie sprawę dostawy drewna do palenia. Kapłani lewici i lud będą je co roku dostarczać do świątyni Boga naszego w określonych terminach według kolejności rodów, tak aby utrzymywać ogień na ołtarzu Pana, Boga naszego, zgodnie z przepisami prawa. Również co roku będziemy przynosić do domu Pana pierwociny płodów ziemi. I pierwociny owoców każdego drzewa. Ponadto naszych pierworodnych synów i to, co pierworodne z naszych trzód, zgodnie z przepisami prawa. Pierworodne z naszego bydła i z naszych owiec, będziemy przynosić do świątyni Bożej dla kapłanów, pełniących służbę w domu naszego Boga. Najlepszy gatunek naszej mąki, nasze należności i wybrane owoce z wszystkich gatunków drzew, moszcz i oliwę, przyniesiemy kapłanom do magazynów domu naszego Boga. Natomiast dziesięciny z naszych pól oddamy Lewitom, mianowicie tym Lewitom, którzy pobierają dziesięciny z wszystkich miast posiadających tereny uprawne. Kapłan z rodu Aarona będzie z Lewitami przy pobieraniu przez nich dziesięciny. Z tych dziesięcin Lewici złożą dziesiątą część dla świątyni naszego Boga do skarbca świątyni. Do magazynu bowiem Izraelici i Lewici będą składać dostawy zboża, moszczu i oliwy. Tam znajdują się też sprzęty świątynne i tam przebywają kapłani pełniący służbę, odźwierni i śpiewacy. W ten sposób nie dopuścimy do zaniedbania świątyni naszego Boga. Kochani, zobaczcie, że po tej modlitwie, która była w poprzednim rozdziale, nie takiej modlitwie, właśnie pełnej pokuty, przyznania się do tego, co tam z nami jest nie tak, jednocześnie skarbi, skargi do Pana Boga. Oni natychmiast jakby próbują całe swoje życie skierować ku Panu Bogu. Zobaczcie te wszystkie przepisy, o których tu jest mowa. Ja wiem, że one jakby po prostu w taki sposób bardzo praktyczny regulują życie świątynne. To jakby z czego ofiary, kto tam płaci i tak dalej. Ale tak naprawdę zobaczcie w całym tym tekście chodzi o to, że oni jakby całe, całych siebie, całe swoje życie, swoje jakby utrzymanie, jakby ofiarowują Panu Bogu. Nie chcą bokiem, że tak powiem, iść. Tylko ta pokuta ich jakby skończyła się tym, że oddali się w ręce Pana Boga. Kochani, to o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby całe życie żyć w jakimś takim, nie wiem, głupim poczuciu winy, takim, takim poczuciu zbłądziłem, jestem beznadziejny i tak dalej. Nie. To ma tylko prowadzić do tego, Panie Boże, potrzebujecie i chcę Ci ofiarować całe moje życie, żebyś ty w nim rządził, bo nie chcę już od ciebie odchodzić. Kochani, oddawajmy nieustannie nasze życie, nasze ręce, nasze środki materialne, wszystko, co jest naszym życiem, Panu Bogu. Jakby niech on tym zarządza, niech on będzie. Tym, któremu jakby wszystko jest poświęcone. Wtedy rzeczywiście będzie z nami dobrze.